Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jan Krzysztof Duda zaczyna na szachownicy nam szaleć, co jest bardzo pozytywne i na pewno kibice w Polsce bardzo się z tego cieszą. Ja również. Janek walczy w turnieju z cyklu Chess Tour, charytatywnym turnieju przy okazji. Między innymi bierze w nim udział Magnus Carlsen. I Janek gra z zawodnikiem z Hiszpanii, Antonem Gujaro, bardzo silnym arcymistrzem, który podbija do rankingu 2700 no, w fazie ćwierćfinałowej panowie mają ze sobą do rozegrania cztery partie. E, aczkolwiek zostały zagrane tylko trzy partie. Zaraz dowiecie się dlaczego. E, poza tym Janek awansował do półfinału. Od razu to już mogę stwierdzić. E, partie tutaj oczywiście zobaczymy, jak wyglądały, to jest ciekawe. E, I zagra w tym półfinale z Likwagiem bardzo silnym arcymistrzem jeżeli się to uda później, zobaczymy trzymamy kciuki, na no to czeka go finał mam nadzieję, przejdźmy do partii tutaj, które były rozgrywane tutaj przeciwnik Janka rozpoczął E4, Janek E5 skoczek na F3, skoczek C6, goniec B5, bardzo często teraz partia hiszpańska na szachownicy powstaje wśród czołówki światowej, skoczek zagrywa na F6 Roszada, no i Janek przyjmuje tutaj tego, skocz, tego pionka na E4, można jak najbardziej to e, zrobić, to nie jest grzech. Tutaj wieża E1 i skoczek zagrywa na D6. Od razu atakujemy e, gońca. Można tu się zachować e, w bardzo ciekawy sposób. Można też tutaj na przykład skoczkiem zbić na E5. Dużo jest ciekawych wariantów, jednakże białe zagrały A4. Bardzo chytry ruch, niedoświadczenie zawodnicy. Na pewno, jak tutaj zbiją gońca, to mogą mieć problemy, bo jak zbija pionek, no to ten skoczek za bardzo nie ma dobrych odejść. A pionek na E5 wisi i tu się robią naprawdę po, poważne problemy, więc nie polecam. Poza tym ta wieża tutaj świetnie zaczyna działać. Pionek jest taki gryzący, bardzo nieprzyjemna sprawa. Janek o tym wie, oczywiście, zagrywa goniec E7, skoczek zagrywa na C3. Zwróćmy uwagę, że białe zwlekają cały czas z wybiciem tego pionka. To jest na pewno też jakaś tam forma strategiczna. Strategii, przede wszystkim jakiś ruch D4. Głównie zawodnicy na tym poziomie starają się grać z inicjatywą, no więc wzięcie pionka jedne, no to może być za mało. Szukają opcji, jeżeli jest taka możliwość. W tej sytuacji. Skoczku na C3 Roszada ze strony naszego arcymistrza. Posunięcie D4 I teraz Janek do, w dosyć sprytny sposób oddaje tutaj pionka. Gra, gra E4. Teraz można byłoby się zastanowić nad biciem: biciem i na przykład skoczek D4. To też miałoby swój, swoje plusy z tego względu, że zostaje para gońców. Oczywiście jednego pionka byśmy oddali, którego wcześniej, byśmy, którego wcześniej zdobywaliśmy. No i w tej sytuacji, znaczy byśmy mieli w ogóle pionka więcej, to by było ciekawe. Ale przypuszczam, że tak przypuszczam to jest tylko moje zdanie, że Jan Krzysztof Duda nie chciał wchodzić w takie y, pozycje, gdzie przeciwnik miałby sporą inicjatywę. Tutaj silnik mówi remis, no więc bez tego pionka białe na pewno sobie dobrze radzą, ale w to nie wnikajmy zobaczmy, jak było w partii. Po ruchu E4. Skoczek wybił, skoczek wybił, wieża wybiła e, i A6. Odpędzamy gońca. Ten goniec sobie ucieka na F1. Wybicie skoczka to wiadomo, na korzyść czarnymi byłoby, bo para gońców zostaje, goniec by się otworzył ładnie. E, D5 ze strony czarnych. No właśnie, D5 daje tę możliwość, że walczymy o centrum. Z tempem atakujemy wieża, wieża ucieka i goniec F5. Zobaczcie, że. Figury czarnych zaczęły fajnie sobie funkcjonować. Żadnych problemów debiutowych tutaj Janek nie ma. Posunięcie C3, Hetman D7, bo coś grać trzeba. To znaczy no, prosta sprawa, Hetman D7 zawsze trochę wyżej, może wie, że za chwilę wejdą gdzieś tutaj na wolne linie. Posunięcie B4. Białe zaczęły się rzucać na przeciwnika, a fajnie się gra z takim zawodnikiem, który się y, zaczyna rzucać na nas i y, to, znaczy, to jest tylko moje odczucie zaczyna nas atakować, ale taki w sposób mało poprawny. I to jest y, fajne, bo arcymistrzowie y, przede wszystkim potrafią dobrze to wykorzystać. Janek zagrywa goniec D6, poprawia sobie figurkę. Dlaczego by nie? B5 tu się nic wielkiego nie dzieje. Bicie, no bić pionkiem nie wolno z uwagi na wieżę A1, więc goniec wybija. I Hetman C8 kulturalnie sobie odszedł. Zobaczcie, że tutaj po wybiciu pionek wybija i ten hetman mógłby podziałać sobie na przykład po A6. Bardzo ciekawa pozycja, taka solidna, czarnymi, mi, żadnych problemów, to jest fajne i to jest na pewno dobry układ. Po końcu A3 ten goniec od razu wybił te wieże, dlaczego by nie? I teraz skoczek zagrywa na A5. Bardzo ciekawy plan. Zwróćmy uwagę, że pionek blokuje te dwa pionki. No i chce się skoczek tutaj zaaplikować na pole C4. Po zagraniu C6. Wieża zagrywa na A2, C6 zostaje zagrane, goniec zagrywa na F1. Oczywiście teraz jak zagramy, to goniec nas rąbnie, więc musimy poczekać, aczkolwiek pewnie są tutaj zwolennicy takiego zagrania, bo przecież ja tam zagram gońcem i będę na D3 atak, na D3 będzie świetnie stał goniec, ale nie, no, bo skoczek E5 czasami grozi i tutaj byłby atak, więc na to trzeba zwracać uwagę, czyli przewidywać. No to jak to w szachach ważne jest przewidywać. Posunięcia przeciwnika wieża E8, nastąpiła szybko. Szybka wymiana wieża E2, Hetman F8 spokojnie, wieża E5. I białe próbują do jakiegoś swojego szczęścia, goniec E4. Fajna opcja wybicia. Tutaj skoczka istnieje. Jest goniec D3. No i w tej sytuacji właśnie tutaj już pozycja białych się zrobiła trochę ciężka. Z uwagi na F6. Ta wieża ma problem. No i teraz powiem w ten sposób, jeżeli wieża by zagrała na h5, uciekałaby odbicia, no to gramy g6, wieża h3, wybijamy i w ogóle skoczek c4. Pozycja czarnymi miodzio, dlatego że tutaj wisi pionek, królowi nic absolutnie nie grozi, król zawsze na g7 i f 7 bronią się i to działa bardzo dobrze, tu pozycja czarnych jest, no jest wygrana, jest wygrana, byłaby wygrana, bo poszło inaczej. Bieża zbiła na e4, no białe postanowiły poświęcić jakość i gryźć. No dobra, Janek przyjmuje tę ofiarę, bo Janek lubi bić, e, bić pionki, bić figury, zdobywać jakość i grać e, z przewagą. Chyba każdy lubi, ale nie każdy to potrafi, oczywiście. To nie jest też takie proste. Przeciwstawić się grze z inicjatywą przeciwnika. G6 nastąpiło. H4. Skoczek na C4. Tutaj H5 mocno gryzo-białe. Gryzo to jest taki typowy atak, właśnie na takie pionki, trzeba na to uważać. Skoczek z tępem na gońca. Tutaj poszedł goniec C2. Król G7 na spokojnie. HG, HG. Ja zdaję sobie sprawę, że trochę szybko to analizuję i tak sobie przestawiamy. Ale jeszcze czeka nas kolejna partia. Tutaj zresztą się nic strasznego nie dzieje. Skoczek zagrywa na h4, no to f5 bronimy się samemu. Skoczek wraca, no i faktycznie ten skoczek znalazł tutaj dobre pozycje do gry, ale y, zawsze jest coś za coś. No musieliśmy czarnymi bronić punktu g6, nie było wyjścia. Hetman f6 tutaj się troszkę scala. No, skoczek b5, nie, g5 nie może. Na e5 to zawsze tutaj, skoczek d7 mamy opcję, żeby tego. Skoczka wybić i trochę uprościć grę. G3 nastąpiło. No to wieża H8. Tam Janek, jakieś tutaj, próbuje pozory stworzyć na pewno. Hetman zagrywa na E1. No to wieża E8 z powrotem. Hetman C1 i skoczek zagrywa na F7. Broni wszystkich ładnie pól. Ten skoczek przy królu to jest zawsze dobry obrońca. Król zagrywa na G2. Posunięcie C5. No taki ruch, który chcemy troszkę szarpnąć. Przy okazji Hetman C6 nastawia się tutaj na związanie. To jest bardzo fajna opcja. Hetman zagrywa, goniec zagrywa. Na B3, no i Hetman właśnie na C6 Zwróćmy uwagę, że taki ruch jak D5 Teoretycznie istnieje, ale to Janek Się bardzo cieszy z tego powodu i zagrywa Hetmanem Z powrotem, dlatego, że i skoczek ma Świetne pole, skoczek już na E5 na mnie wchodzi Tak nie było Po Hetman C6, goniec Zbił tutaj na F7 i król F7 No i widełki na E5 No niestety nie, nie można, bo tutaj jest szach Na G2, ruch oczywiście Nieprawidłowy, I teraz zwróćmy uwagę na pozycję Król jest troszkę goły Łatwo go atakować, idzie sobie Hetman, ale jeden Hetman nic nie zrobi. Teraz patrzmy, że to związanie jest wieczne i nie można za bardzo się od tego obronić. Janek wybił pionka, pionek wybił Hetman E4. Świetnie się Hetman tutaj skomponował z wieżą i trzyma tego skoczka tutaj za, za buźkę. I teraz w tej sytuacji nastąpiło A5. Wieża C8 szuka opcji tutaj, żeby dobić przeciwnika. Hetman H7, król F6. Hetman H6, ja tak to już przestawię troszeczkę szybciej. Wieża zagrała na A8, na pionka, bardzo prosta sprawa. Hetman H7, wybicie. Hetman dał szacha, król ucieka. No i teraz tutaj oczywiście Hetman sobie daje szacha, król ucieka na drugą stronę w bezpieczne miejsce. Zbicie jednego piona, e, nic za wiele nie dało, król robi swoje, król sobie ucieka, Hetman tam próbuje dalej atakować. Centralizacja Hetmana bardzo ważna sprawa. Jeszcze fajnie blokuje przy okazji pionka, szach, wieża B5 e, i tutaj wieża B3. No właśnie Hetman już wiedział, jak zwierzę się ustawić na samym końcu. Żeby atakować tego skoczka, Hetman D1, no i Hetman się przywiązał do skoczka na zawsze. E, w tej sytuacji wieża A3, tutaj jeszcze sobie podziałali panowie w ten sposób e, B4. Hetman dał szacha i król B6. W tej sytuacji biała się poddały. Bardzo prosty plan na wygranie. W pewnym momencie, po prostu zbijamy na F3 i doprowadzamy pionka do pola przemiany. W zasadzie już grozi bicie na F3. W drugiej partii Janek zagrał białymi. Rozpoczął ruchem E4. Przeciwnik E5, skoczek F3, skoczek C6. I cały czas tutaj panowie katują partię hiszpańską. A6 nastąpiło. Goniec A4, skoczek F6 i posunięcie D3. Goniec C5. No i teraz Janek postanowił wybić skoczka. Często właśnie grają ten wariant panowie z czołówki światowej. Jakaś moda nastąpiła. I skoczek na C3. Hetman E7. Tutaj i z Nawaru grał ten wariant. Nawara grał ten wariant czarnymi z Magnusem Karsenem też w tym, w tym turnieju. Posunięcie H3. Oczywiście goniec jest tutaj troszeczkę ograniczony dzięki temu. A5. Walczymy o przestrzeń. A4 również walka o przestrzeń w tej sytuacji. Posunięcie B6. Skoczek E2. Ja powiem szczerze, że jak miałbym grać te pozycje, w ogóle ten wariant, to ja wolę czarne. Naprawdę wolę grać to czarnymi. Jakoś mi to bardziej pasuje. Czarne bez problemu tutaj po prostu wyprowadziły figury. Skoczek D7. Ten skoczek. Tu stoi lepiej z uwagi na obronę, a przy okazji, no wiadomo, tego gońca blokuje z C8, ale koniec może po A6 sobie podziałać. Przy okazji, ten pionek na F6 też może bardziej obronić tego pionka. Poza tym widzimy, że skoczek przemierza tutaj do F5. Może G6 się przyda. Zwróćmy uwagę po skoczku. Na G3, właśnie G6 zostaje zagrane. Roszada ze strony Janka, goniec na A6. Wieża zagrywa na E1, tu wiadomo, jakieś związanka, może D4 w przyszłości. Roszada ze strony czarnych. Bardzo fajna pozycja czarnymi. I muszę powiedzieć, że pozycja czarnymi jest po prostu lepsza, minimalnie, ale jest lepsza. Ale co kto lubi, to nieważne, czy mamy lepszą, czy gorszą, ważne, żeby grać taką pozycję, żeby była. Dla nas odpowiednia, więc Janek chyba z, te, z, tego, z tego może być zadowolony. Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie pytałem. Może zapytam. W każdym razie każdy ma swoją grę i gramy sobie po prostu w szachy dalej. Koniec na E3. Wydaje się, że w porządku. No bo tak, tu jest ok. H5. Bardzo ciekawy ruch. Ten ruch tutaj przede wszystkim chce zaszkodzić skoczkowi. W tej sytuacji, jeszcze cofając, można by było na przykład na spokojnie zagrać e 6 czyli podejść tak. Profilaktycznie nie śpieszyć się i jakoś tymi pionkami próbować tam działać, później, może, może skoczka przerzucić fajnie na E6. To byłyby takie plany, które ja bym na przykład zastosował, próbował w każdym razie. No dobra, ale poszło jak poszło. H5 goniec zbił na C5, tutaj skoczek odbił. Hetman D2, jakieś próby B4, możliwe, że jest taka opcja. H4 od razu tego skoczka, skoczek F1. Z, z ucieczką skoczków jest zawsze tak, z, tak, jak powtarzam to dosyć często, starajmy się uciekać w w taki sposób, albo cofać, czy manewrować skoczkami w taki sposób, aby one miały fajny punkt odbicia, a skoczek z 1 fajnie się odbije na pole e3. Skoczek d7 wrócił, skoczek na e3, wieża h5. No tak niestandardowo, ale no właśnie wieża tutaj coś może spróbuje się otworzyć na piątej linii. Ciężko stwierdzić, hetman zagrywa na c3, król b7, wieża a3. Moi drodzy, tutaj F6 nastąpiło. Skoczek zagrywa na C4. No, Janek próbuje tutaj swoich sił. Może jakoś tak, może jakieś wybicie grozi, jakieś taktyczne zagrania. I czarne grają Hetman B4. Oj, 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 oj. Niestety jest to poważny błąd i zadanie dla Was. Jak zagrać białymi, aby te pozycje wygrać? Wchodzi taktyka, moi drodzy. Zatrzymujemy materiał i skupiamy się, co zrobić. Otóż Janek tutaj bez wahania. Skoczek A5. Zagrał skoczek A5 e, i jest to już przegrana pozycja. Dlaczego? E, jest szach. Jak odejdzie król, to ginie Hetman. Jak zbija Hetman na A5, to jest B4 Hetman jest półapcy. Coś nieprawdopodobnego. W partii zostało zagrane. Pionek bije na A5 i wieża B3. Widzimy Hetman ginie. E, Przeoczenie czarnych. E, no zdarza się oczywiście najlepszym. E, po C5 tutaj Janek oczywiście walnął tego Hetmana, pionek zbił, Hetman B3. Wieża zagrała na H7, Hetman dał szacha, C6 i Hetman zbił pionka. Za atakiem na wieżę, tutaj grozi wzięcie kolejnego pionka i spokojna wygrana białymi. Czarna się poddały. Moi drodzy, po tej partii było 2-0. Trzecią partię rozegrał Janek właśnie z tym zawodnikiem i bardzo gładko zremisował, więc dzięki temu awansował do półfinału. Trzymamy mocno kciuki, a Wam dziękuję serdecznie za uwagę. I do następnego razu, cześć!